Haj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu. A co? Dajcie trochę. Nie? Mira, no daj trochę. Rysiu. Aha. No ja nie wierzę, no. Ryszard, wróciłeś? Mhm. No Rysiu, co taki bojący? Nie lubisz kamery? No Ryszard, no wróć. W tej chwili, moi drodzy, w kuchni dzieje się po prostu wszystko. W kinie, w Lublinie. Malwina zeszła, bo zaczęłam unosić głos i ona wie, że to jest złe. Tak, dla tych wszystkich, którzy teraz łapią się za głowę. Co te koty robią na stole? No siedzą. To, wow, chciałam powiedzieć, że dzieje się tak dlatego, że tutaj jest surowy kurczak. I cokolwiek surowego jest, to wtedy oni siedzą jak w kinie. Wiecie, miejsce w pierwszym rzędzie, zapachy od razu, takie 3D, nie? Tylko fotele się nie ruszają, ale czasami pani trochę krzyknie, huknie głośniej i tak dalej. I dla wszystkich tych, którzy widzą kota na stole, to chciałabym powiedzieć, że wiecie, no w dzisiejszych czasach stół się wyciera, nie? Ale koniec tego dobrego. Złazimy, już. Ogłuch? Mirosława? No. Najlepiej mi się podoba, jak czasami nagrywam jakieś przebitki, wiecie, gdzie ustawię sobie kamerę na szafie czy coś i wiecie, no tu stoisz, robisz i tak dalej, nie? A wiecie, jaki kot jest cichy, nie? I ile razy potem ej, patrzę w tej przebitce, nie? A tu jakaś menda siedzi na stole albo przeszła nawet i se zszedł, nie? Skuźwa naprawdę. Dziady moje przebrzydłe. Więc słuchajcie, dzisiaj jest tak, że po pierwsze, trzeba by było zapalić światło. W ogóle okno pootwieram się. Jest w ogóle ciepło na dworze. 11 stopni już jest. A jest godzina 11.33 już, więc plan działania jest taki, że tu jest wszystko i nic. I dzisiaj mamy dzień sushi. Ryż już mam ugotowany, zalewę mam zrobioną, niedługo tutaj wszystko dodam. I wczoraj kupiłam taki ryż w Biedrze, ale go nie używałam, tylko użyłam jeszcze taki, który my mieliśmy gotowy, znaczy gotowy, specjalnie do sushi. Jakiś niby trochę lepszy, który jest no też bardzo dobry, nie powiem wam nawet nazwy, bo ja nawet nie mam kartonika, miałam go w pojemnikach poprzesypywanych, żeby mole mi się przypadkiem nie dostały, wiecie, żebym ja cholery nie musiała dostawać. Rosół się robi na jutro. Celowo do rosołu dałam też więcej mięsa. Bo akurat miałam i będzie też danie z mięsa z rosołu pod moją nieobecność. Wykorzystacie sobie może? I zaraz wam pokażę, co dajemy do sushi. Tu nie chodzi o inspirację, tu nie chodzi o nic. To jest moja wersja sushi, która może jest profanacją albo i w ogóle jak zwał, tak zwał, nie? To już w ogóle. Ale może podpatrzycie sobie coś, albo może zainspirujecie się do tego, żeby sobie zrobić sushi w domu. Mnie wkurza to, że przy sushi jest dużo roboty, no bo jest dużo roboty. W sumie tak jak przy pierogach. Ja lubię robić pierogi. A sushi tak średnio. Wiecie dlaczego? No bo niestety nie ma lepszego sushi niż takiego kupionego. W domu wyjdzie, jest smaczne, jest zdrowe, jest jadalne, ale to nie jest to samo, jak się pójdzie do restauracji i się kupi, prawda? Ale dla chcącego nic trudnego. W ogóle też jak wrócimy, mam w planie, patrzyłam już sobie w internecie, chcę iść na taki kurs sushi, wiecie, liznąć jakiś tam wskazówek, lekcji, takiej podstawy ogólnej. Wtedy też może moje życie trochę w sushi się odmieni. Nie to, że będę sushi masterem od razu, ale coś tam się na pewno zmieni. Nie wiem, coś tu mi gorąco jest. Jeszcze tak zerknę, ale no nic się nie zmieniło niestety. Słuchajcie, skończyłam właśnie suszyć włosy. No i myślałam, że mówię eureka, ej, udało się, ta w dupie. Ja tak patrzę, ale on jest i już się pojawił. Mareczek, ty droniu. Ale zaraz go zniwelujemy tutaj prostownicą. Zaraz, słuchajcie, ja mam ochotę dzisiaj wypróbować sobie po prostu ten podkład z Bell, który kupiłam sobie wczoraj w Biedrze. I najpierw pokażę wam może, co dzisiaj wymyśliliśmy do naszego sushi.
Czasami do człowieka sushi, nie? Ciekawe dlaczego. A mianowicie, moi drodzy, zaczynamy. Taki totalny miszmasz. Chciałabym jeszcze tu krewetki, wiecie, tuńczyka, łososia, ale tyle tego mamy, że w ogóle to jest bez sensu i nawet zastanawiam się, czy w ogóle to, co tu jest, to jeszcze wszystko będzie potwierane. Serek niestety w Filadelfii nie było, więc stwierdziliśmy, że ten będzie okej. Okay. Tu mamy wasabi. Tu jest marynowana cebula czerwona, ocet ryżowy i cukier na oko. Rano ją zamarynowałam, ona już jest praktycznie mięciutka, ona już jest dobra, idealna. Tu dosłownie 3 pieczarki przesmażone i stwierdziłam, że walnę improwizację takiego ala swojego sosu teriyaki na oko i sos sojowy i tam trochę cytryny, cukru, ta i tak wiecie, wyszło fajnie. Kawałki kurczaka w panierce panko, mango. Tu jest omlet, po prostu wbite jajka, roztrzepane odrobina soli i później wyjęłam, pokroiłam na paseczki. Tu jest liść sałaty, który leży po to, żebym o nim nie zapomniała, ale wyjmę sałatę, bo jest w lodówce, żeby wiecie, nie była obwiędnięta, więc dla przypomnienia jeden jest tutaj wyjęty, żeby sałatę wyjąć i dać do środka. Mamy ogórka i mamy właśnie jeszcze tuńczyka i mamy awokado. I się zastanawiam, czy w ogóle to jest sens otwierać, czy to nam tutaj w zupełności, słuchajcie, nie wystarczy. I jeszcze mam biały sezam, który jest mega zdrowy i może gdzieś by tutaj go wkomponować. Także tak wygląda nasze dzisiaj widzimisię, jeżeli chodzi o sushi. Moi drodzy, właśnie przygotowuję stół, bo zaraz rozpocznie się procedura zwijania sushi, ale zanim to nastąpi, to ja kilka dni temu, albo tydzień temu dokładnie, chciałam wam coś bardzo ważnego powiedzieć i ja zaraz to zrobię. Wow, potrafię czasami być błyskotliwa, to aż szok. To może w tą, co? Będzie troszeczkę lepiej. Tak, myślę, że w tą będzie troszeczkę lepiej. Mam ten podkład na buzi i jestem po prostu bardzo mile zaskoczona. 2 dychy, a naprawdę póki co jest bardzo fajnie. Mam już go z dobrą godzinę, także jest git. Zobaczymy, jak będzie się trzymał. I słuchajcie, komunikat. To jest to gówno. Pamiętacie? Gówno, tak. No bo dla moich włosach to nie działa. Nie używam tego do tej pory. Ja to mam. Dlaczego to mam? Bo nie mogę tego nawet sprzedać. Nikt nie chce tego nawet kupić, słuchajcie. I się wcale nie dziwię. I do czego dążę? Słuchajcie, bo to kosztuje normalnie 300. Ja to kupiłam za 300. I ostatnio chciałam to sprzedać nawet za 100. I nikt tego nie chce kupić, rozumiecie to? Także ten badziew cały czas jest ze mną i go nie używam. Jeżeli pytacie mnie o to, co używam do włosów, to mam inną starą prostownicę z Remingtona, która ma już 10 lat i którą dosłownie przeprostowuję sobie włosy, bo nie prostuję, tylko moje włosy są takie, że przeprostuję 3 minuty włosy wyglądają tak jak teraz i nawet pozbyłam się Mareczka. I słuchajcie, do czego dążę? Ja nagrywałam film tego, ja nagrywałam test tego cuda z moją siostrą i z moją sąsiadką. I w tym filmie wyszło na to, że my sobie zaczęłyśmy tak głośno żartować, że tutaj jak są te ząbki, można by było je spiłować frezarką do paznokci. I jedna z was zrobiła to i napisała do mnie wiadomość na Instagramie. I uwierz mi, kobieto kochana, że jak ty mnie oglądasz, to weźcie się do mnie odezwij, bo ja odczytałam twoją wiadomość. I ja za Chiny ludowe nie wiem, co ja zrobiłam, że ja odczytałam tą wiadomość, wyszłam na sekundę, wróciłam i ta wiadomość mi gdzieś po prostu, nie wiem, wsiąkła, uciekła, giry dostała, nie wiem, wystrzeliła się, nie wiem, o co chodzi, nie mogę jej znaleźć i nie mogę ci odpisać, nie wiem, jaki miałaś nick, nie wiem, nie mogę cię znaleźć. Chciałabym się zapytać jeszcze ciebie kilka rzeczy. Bo tam się właśnie śmiałyśmy, że jak się spiłuje te ząbki, jakby tych ząbków w ogóle nie było, to urządzenie miałoby ręce i nogi. I stwierdzam, że skoro nikt nie chce tego kupić i właśnie jedna z was zrobiła tenże eksperyment, o którym my sobie tak głośno myślałyśmy i się odważyła, to stwierdzam, że ja chyba zrobię to samo, tylko odezwij się do mnie. Jeżeli jakimś cudem oglądasz ten film, to błagam cię, odezwij się do mnie, bo mam do ciebie kilka pytań jeszcze i chcę się zapytać jeszcze w efekcie, jak rzeczywiście sprawuje się to po spiłowaniu tego wszystkiego. Czy jest o niebo lepiej. My w tamtym filmie to się śmiałyśmy, że to nie jest lokówko prostownica, tylko dredownica. Kto nie widział tego filmu, to sobie zobaczcie. Remington. Oczywiście na kimś może to działać, każdy ma inny włos, każdy ma inne potrzeby i no, rozwalę to w końcu. Może to i lepiej. Także no niestety, no są rzeczy, które na mnie nie działają i tak jest dosłownie ze wszystkim. Na mnie będzie działał taki podkład, na kimś totalnie nie, tak samo na kimś będzie działał ten krem, na przykład na mnie też nie. I to po prostu uważam za naprawdę, no gdyby to nie miało tych ząbków,
to jest to urządzenie po prostu zajebiste. A jeszcze jest jedna akcja, słuchajcie. Ostatnio oglądałam sobie katalog z Avonu i Remington jest w współpracy z Avonem i u nich w katalogu to urządzenie kosztuje 399 zł, czyli 400. A normalnie w innych marketach, sieciach, no sklepach elektronicznych kosztuje to, wiecie, w Media na przykład, czy w RTV AGD kosztuje to 300 zł, a nie 400, więc jeżeli w ogóle będziecie chcieli sobie kupić to, to pamiętajcie, że w Avonie, jak ktoś widział, to tam jest w ogóle cena 100 do przodu, także za 400 to już w ogóle, no nie wiem, nie. Idę chyba kręcić sushi. Tak. Muza leci, codziennie w tym domu muza leci. Teraz tak, chciałabym się pochwalić i dobrze wiecie, że ja w szacowaniu rzeczy, przygotowywania jakiegoś farszu do czegoś na oko, jestem genialna. Uwierzycie, że po raz kolejny jestem genialna. Ja nie wiem, jak ja to robię i nawet tak oszacowałam, że awokado nie rozkroiłam jednak. Każda rolka jest inna. Trochę tych rolek nam wyszło, jakby nie było, ale przydadzą się. Moim wiernym i cudownym, nieustającym pomagaczem przez salutki proces skręcania sushi był Ryszard. Myślę, że jakiś tam dyplom mu się należy. Ale za chwilę dostaną nagrodę, czyli to, co zostało z tuńczyka. Tuńczyczka im dam. Zobaczcie, zostało mi tylko tyle omletu, dosłownie odrobina cebulki. Patrzcie, wszystko. Czujecie to? Czujecie to? Zapraszam. Ryszard, zapraszasz? Dobra, już daję tuńczyka. Trawik taki, żeby się zżygały do końca życia? Dawid kupił kotom trawę nie w doniczce. Ja, bo ty. 10 złotych jedna, ty. Tu. A na dworze przed domem po prostu... No właśnie ty to zrobiłaś, nie 3 ja. Tony. 10 złotych, bo w doniczce, bo w sklepie. Nie, no w ogóle paranoja. Ty wybrałaś tą trawę, ja nie chciałem. Myślałem, że kosztuje 2 złota. Ale ty jaki byłeś zachwycony tym pomysłem. No tak, w doniczce dla kota, no nie weź. Obejrzyj i za chwilę nie weź. Długie ma cep, nie widzi? O, ja przyznaję, ostatnio też się zagapiałam, naprawdę, rzadko mi się zdarza, ale naprawdę, no to co wtedy jechać? Popisałem uwalon długim i... No wiem, no i ostatnio też się zagapiałam, naprawdę, jakoś, nie wiem, po prostu, wyłączona byłam. Powiedz jeszcze raz wszystkim, jak trawa za 10 zł. Nie, jak trawa za 10 zł. Powiedz bardzo mocno, jak się cieszysz. Na trawę? Że jedziesz. Jeszcze nie. Jeszcze się nie cieszysz? Cały tydzień do roboty. No ja wiem, że cały tydzień do roboty. A cieszysz się na trawę za 10 zł? Bardzo. Bardzo? Mam 4 piwa na to. Przy kasie się śmiałam, że to dla Dawida, żeby sobie żołądek oczyścił. Ja w płynie mam trawę. Dosyć. W płynie masz trawę? Tak. Żubrówkę? Nie lubię, to lubię, ale to... Ale piwo. Jakby miały... Jakby nie było co, to by się wypiło. O ludzie. No to co? To jest klub w tym... A jak oni w ogóle nie będą zainteresowani tą trawą? Nie, to macie żal jak... No też jest taka szansa tutaj. Ja nie wiem co wtedy. Uwierz mi, że wtedy zaraz... po prostu weźmiemy ją, położymy sobie na stole, no i każdy będzie po trochu podchodził zaraz i... Zaraz pieprzy ją, zobaczysz. A doniczka będzie fruwała. No, żeby czasem. Jest tyle trawy za 10 zł, to mam tu, ja mam tu majątek pod kobitą. No też nawet, przecież ta koleżanka się śmiała, nie? To 100 tysięcy trawy mam. Kto bogatymu zabroni doniczkę za 10 zł? Na wsi mieszka i trawy mam. Żenada. Proszę bardzo. To jest żenada. To jest twoje 10 zł, a nie ma klucza. To jest 2 zł, 4 zł. Mam tyle tego za tą trawę. Ale nie wiem, czy nie. Patrz. Niuna? No to już powinien szarpać, jak Reksiu. Sklepowa. Mówi no, sklepowa. Jedzie Niuna. Mira, chodź. Mira, chodź, trawka. Chodź. Patrz. Muszę mu pogadać. Mira. No, Mir. Chodź szybko, Mir! Jest Mir, szybko tu zobacz. Tu do kąszenia, zobacz. Pana grubego, ty. O. Daj im jedną, bo zaśmą dwie od razu. Nie wziął w jedną na półkę. Bazyl, jak tu namiętnie jedzie, pa! A Grzechu nie wiem, co się dzieje. Rysia w ogóle, właśnie jako jedyny kot, nie potrafi jeść trawy. On nie rozumie, o co chodzi w ogóle. Dobra, weź im tą jedną doniczkę i niech pieprzają tą jedną. No nie, dobra, bo Mira zaczął drugą. Nie, nie, Mirciu. Weź tu? Tą jedną, ale nie, bo to... Tu ma ta żyrita tu. Tu żyrita. Patrz. 10 zł, a jednak ile radości. A ile żygów będzie. I to cały dom zażygany. Mhm. Bezcenne. Ty sprzątasz. Ta trawę włożył do poszukania, ja czy ty? Nie, kto kupił, ten sprzątasz. Ja to piątek ciągnąłem.
Niuna, powoli! Nie wiem, zupełnie nie wiem, dlaczego jestem tutaj, w tym oto momencie, w tej oto pozycji. Jestem na kolanach, nie wiem, czy to widać. Paranoja. Słuchajcie, to jest nasz ostatni weekend w domu. Dzisiaj jest sobota, u was jest niedziela, więc wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie prosiłbym was o pozostawienie kciuka do góry. Wiem, zwymiotować już idzie, ale to jest dla mnie takie od was taka niespodzianka, tak? Poza tym, że oglądacie, że się cieszycie, że jesteście, to to jest dla mnie taka dodatkowa nagroda, która pomaga mi w rozwijaniu mojego kanału. I chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Tak, kupiliśmy jedną doniczkę za 10 zł. Tak, dobrze słyszycie, dobrze. Pomińmy to tak szczerze teraz i na marginesie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś z was ma koty w domu, pamiętajcie o systematycznym dawaniu kotom trawy. Ja też to, że ja nie pokazuję tego cały czas w filmie, to jest właśnie to, że ja nie pokazuję w filmie co chwilę tego, tak? Ja na przykład ja daję trawę, kotom trawę 3-4 razy w tygodniu nawet, czasami trochę rzadziej i normalnie daję im taką trawę, jaka jest na dworze. Tylko wtedy, wiecie, im trzymam, żeby oni jedli, no bo jednak jak jest w doniczce fajna, starcząca, to sobie sami zajadają, nie? I są te trawy tańsze, tylko u nas po prostu w sklepie kogoś dzisiaj porąbało, albo pogrzało, albo pogięło, no. Więc pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, aby koty się oczyszczały. Dawid jednak nie skorzysta i nie będzie oczyszczał tego żołądka w sposób rzucia trawy. No dobra. No i co chciałam powiedzieć, że my zaraz wychodzimy, bo to jest nasz ostatni weekend, więc idziemy sobie trochę poszaleć. Ja idę teraz wyedytować ten film, żeby on już był zrobiony i wtedy wychodzimy. Więc mam tak mniej więcej godzinkę czasu, nie wiem czy się wyrobię. Zrobić go zrobię, ale on mi się w programie nie zrobi, więc jest szansa na to, że ten film poleci nie o 7 rano, tylko ciutkę później. Bo już będzie zrobiony, tylko będę musiała go wrzucić. I to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć!